Mimo tego, że podpisany w sztumskiej wsi w 1635 roku pokój miał obowiązywać 25 lat, nowy król Szwecji, Karol X Gustaw, postanowił wykorzystać problemy Rzeczpospolitej i rozpocząć działania wojenne. Jako pretekst miał posłużyć fakt, że król polski Jan Kazimierz nadal używał tytułu króla Szwecji. Szwedzi liczyli na łatwy sukces, gdyż Polska osłabiona była walkami wewnętrznymi pomiędzy magnaterium a królem oraz trwającym właściwie nieustannie od 1648 roku powstaniem kozackim, które w 1654 roku od ugody w Pierejesławiu przekształciło się również w wojnę z Moskwą. W lipcu 1655 roku dwie armie szwedzkie ruszają na Rzeczpospolitą. Jedna wkracza z Inflant na Litwę, druga z Pomorza do Wielkopolski. Szwedzi na początku wojny odnoszą liczne sukcesy. Najpierw skapitulowało bez walki pod ujściem pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej. Wkrótce w rękach szwedzkich znalazła się Warszawa i Kraków. W tym samym czasie w Kejdanach Szwedom poddała się cała Litwa. Co ciekawe, w obu wypadkach kapitulacji poddający się uznali Karola X Gustawa swoim królem. Coraz więcej Polaków przechodziło na stronę najeźdźców. Pamiętajmy, że równocześnie trwała wojna z Rosją, która przebiegała dla Rzeczpospolitej bardzo niepomyślnie. Wojska kozacko-rosyjskie zajęły całą wschodnią część kraju, od Wilna po Lublin. Prawie cała Polska, niczym w biblijnym potopie, została zalana obcymi wojskami. Król Jan Kazimierz, widząc beznadziejność sytuacji, opuszcza kraj i chroni się na Śląsku. Jednakże grabieże wojsk szwedzkich doprowadziły do pierwszych oddolnych wystąpień ludności przeciwko nim. Zaczęły się tworzyć oddziały partyzanckie. Duże znaczenie moralne miała wieść o udanej obronie Jasnej Góry w Częstochowie przez 300-osobową załogę polską, której przewodził przeor zakonu Paulinów Augustyn Kordecki. W 1656 roku Jan Kazimierz wraca do kraju. We Lwowie składa uroczystą przysięgę zwaną ślubami lwowskimi. Obiecał wówczas poprawę losu chłopów i mieszczan, jeżeli najeźdźcy zostaną wygnani. Zachęciło to dużą część społeczeństwa do walki ze Szwedami. Król zbiera wokół siebie armię, a na jej czele staje Stefan Czarniecki. Polacy pierwotnie stosują metodę wojny podjazdowej. Wykorzystują fakt, że nieliczne wojska przeciwnika zamknięte są w twierdzach i atakują z zaskoczenia odosobnione mniejsze szwedzkie garnizony oraz utrudniają zaopatrzenie i komunikację pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolowanymi przez wroga. Z biegiem czasu siły polskie rosną na tyle, że mogą przejść do działań na większą skalę, czego efektem jest zwycięstwo Czarnieckiego w bitwie pod Warką w 1656 roku. Wyczerpanie Szwedów wojną rosło. Ostatecznie wojna ze Szwedami zakończyła się podpisaniem pokoju w Oliwie w 1660 roku. Na mocy traktatu Szwecja zagarnęła niemal całe Inflanty. Król Jan Kazimierz musiał się też zrzec pretensji do tronu szwedzkiego. Rzeczpospolita poza utratą Inflant poniosła ogromne straty ludnościowe i materialne. Liczba mieszkańców naszego państwa zmniejszyła się z 11 milionów do około 7 milionów. Ludzie ginęli nie tylko wskutek działań wojennych, lecz także w wyniku chorób i głodu. Wiele miast i wsi zostało kompletnie zniszczonych. Załamaniu uległ handel, gdyż zubożali ludzie niewiele mogli już kupić. Szczególnie ciężka była sytuacja chłopów i to nie tylko z powodu rabunków dokonanych przez wojska. Po wojnie szlachta chciała jak najszybciej odrobić swoje straty, dlatego wielu właścicieli ziemskich zwiększało poddanym wymiar pańszczyzny i danin. Pomimo obietnic złożonych podczas ślubów lwowskich, król po wojnie nie uczynił nic dla poprawy losu chłopów. Istotną konsekwencją potopu była też utrata polskiej zwierzchności nad Prusami książęcymi. Prusy książęce przestały być lenem Polski, a prawa do nich uzyskali władcy Brandenburgii panujący na Pomorzu Zachodnim. Podczas potopu bardzo ucierpiała polska kultura. Szwedzi zrabowali wiele bezcennych księgozbiorów i dzieł sztuki, które już nigdy nie wróciły do Polski. Oceniając dewastację kraju po potopie szwedzkim, można pokusić się o stwierdzenie, że uczynił on dla państwa i jego gospodarki zniszczenia większe niż II wojna światowa.